Panie Marku, po kilku lepszych spotkaniach dzisiaj zagraliście chyba słabiej. Czy to spadek formy, czy Jagiellonia tyle pozwoliła? Czy tak słabo dzisiaj zagraliśmy, to aż tak bym nie powiedział. Nie gorzej operowaliśmy piłką, lecz pozwoliliśmy na to, Jagiellonii, co bardzo lubi, czyli na grę z kontrataku, i rzeczywiście tutaj popełniliśmy dużo błędów. Zakończyło się 2 golami i kilkoma takimi sytuacjami podbramkowymi, także chyba wynik zasłużony. Wciągniemy wnioski i gramy dalej, bo czeka nas ciężki 7 meczy i wszystko zrobimy, żeby wygrywać te spotkania i utrzymać się w lidze. Sytuacja się po roku odwróciła tak jakby trochę. W ubiegłym sezonie to Jagiellonia walczyła o utrzymanie. Myście byli w grupie tej. No tak, raz na wozie, raz pod wozem i na pewno jest to zgoła odmienna sytuacja. Grać o utrzymanie, większy stres boiskowy, większa jest odpowiedzialność i nie ma takiego luzu i polotu, ale w tej sytuacji teraz będzie 8 drużyn, także sytuacja będzie wyrównana i kto będzie lepiej przygotowany i kto lepiej zniesie ten stres, ten na pewno się utrzyma. Między teraz ostatnim a pierwszym zespołem w tej dolnej ósemce 5 punktów zaledwie. No dokładnie, ten dystans jest mały i każdy o tym wiedział, że tak będzie. My dzisiaj chcieliśmy wygrać ze względu na to, że była szansa rozegrać 4 mecze u siebie, a tak to będzie, będą chyba 4 mecze na wyjeździe, 3 u siebie i musimy w każdym zdobywać punkty i grać rozważnie, ale zdobywać też gole, bo tego nam dzisiaj na pewno zabrakło. Czy z perspektywy ligi Jagiellonia jest w stanie coś tam namieszać w górze, pana zdaniem, powalczyć o te trzecie miejsce chociażby? Ja myślę, spokojnie. Liga, nie chcę mówić, że zaczyna się od początku, ale spokojnie podium jest w zasięgu Jagiellonii i tak jak my w tamtym sezonie wywalczyliśmy te trzecie miejsce, tak jak Jagiellonia może spokojnie o to powalczyć. Będzie się liczyła dyspozycja w tym ostatnim miesiącu i kto wie, życzę Jagiellonii jak najlepiej. Jednakże my patrzymy na siebie i mamy swoje zmartwienia. A może nie warto zajmować tego miejsca pucharowego, bo te kluby takie już poza Legią i Lechem, chociaż one też nie zawsze dobrze, słabiej radzą, gdy zaczynają tak wcześnie ligę, pokazuje kilka sezonów. Wie pan co, to po co grać w ogóle, jak nie walczyć o te najwyższe cele, tylko być średniakiem? Nie ma to najmniejszego sensu i trzeba sobie stawiać wyzwania. Jagiellonia sobie takie wyzwanie na pewno postawiła i nie można popadać w minimalizm. Jagiellonia jest teraz na trzecim miejscu i musi wszystko zrobić, żeby to utrzymać. Nie chcę mówić, że stać ich na coś więcej, bo to wszystko te mecze pokażą. Różnice są naprawdę niewielkie i każdego stać na komplet zwycięstw i może być różnie. Dzikie okazje w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon LG Elfino za 499. Zmywarka Bosch, funkcja VarioSpeed, opóźnienie startu, klasa A+ AA za 1599 zł. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce.